Przy okazji recenzji najnowszej odsłony Predatora z pod tytułem Prey wspominałam na samym początku, że zawsze byłam znacznie bardziej w drużynie obcego, a nie właśnie Predatora, mimo że Prey to kawał dobrego kina, kina, które nie miało dystrybucji kinowej paradoksalnie, a bardzo szkoda. No i zdania nie zmieniałam i nie zmienię również po najnowszym filmie z serii Obcy z pod tytułem Romulus, który właściwie niekoniecznie musi Wam przypaść do gustu pod tym względem, że Fede Alvarez niczego nowego tak na pierwszy rzut oka do tego uniwersum nie dokłada. To niesamowity hołd, to świetne kino pod względem technicznym, ale jeżeli chodzi o takie zabiegi fabularne, no to jest niesamowicie bezpiecznie i tylko od Was zależy, czy Wam się to spodoba, czy też nie. Nie będę ukrywać, że czekałam na ten film, czekałam na niego bardzo długo i ochoczo pobiegłam do kina na pierwszy możliwy u mnie seans i w ten sposób schłodziłam się tym mrocznym klimatem, ciężkim klimatem w bardzo parny wieczór i bardzo polecam takie rozwiązanie i bynajmniej nie mam tutaj na myśli klimatyzowanej sali, chociaż to też, a właśnie ten klimat, klimat bardzo mroczny, klimat, który wkręca się do psychiki i klimat, który fantastycznie imituje to, co zostało wykreowane w pierwszym Obcym, bo właśnie Fede Alvarez walnie czerpie z pierwszego Obcego, z drugiego i trzeciego również, ale pierwszy jest tutaj na szczycie. Ja mam na imię Ola i dzisiaj biorę na warsztat najnowszą odsłonę przygód Obcego pod tytułem Obcy Romulus i jest to produkcja, która robi potężne wrażenie, jeżeli chodzi o kwestie techniczne. I jestem skłonna nawet powiedzieć w tym momencie, że to jest film, który po ponad 40 latach sprawia, że Obcy może znowu wystraszyć, czy to nowych widzów, czy widzów powracających, czy widzów, którzy zrazili się trochę po Prometeuszu, tutaj ja znajduję się w tym gronie, to sprawiło nawet, że tę prawie najnowszą już odsłonę Przygód Obcego oglądałam dość niedawno, bo Przymierze nie było na mojej liście do oglądania właśnie po tym Prometeuszu. Ale o tym tutaj będzie, bo Prometeusz tutaj się pojawia. Pojawia się w postaci takiego nawet delikatnego, może trochę bardziej pomostu. No i trzeba powiedzieć, że Romulus to zupełnie inna para kaloszy niż właśnie Przymierze czy Prometeusz, filmy z Fassbenderem. I ogólnie też niedawno sięgnęłam po te usunięte sceny z Przymierza i o rany w ogóle, dlaczego ktokolwiek na to pozwolił, ten ktoś nie powinien już pracować w Hollywood. Znaczy ogólnie to nie aż tak, ale to jest naprawdę kawał dobrego kina właśnie w tych scenach usuniętych. Lepszego nawet niż w całym Przymierzu i bardzo szkoda, bo tam są kwestie fabularne. Nie będę tutaj spoilerować, bo może ktoś nie widział, może zdradził się po Prometeuszu tak jak ja, ale są tam elementy, które sprawiają, że Przymierze nabiera znacznie większego sensu i te sceny spinają tę historię w całość i to nie jest tak, że my sobie możemy to dopowiedzieć, bo trzeba było to przedstawić na ekranie. Nie wiem, dlaczego taka decyzja została podjęta, a sięgnęłam po te usunięte sceny, bo są rzeczy w Romulusie, które sprawiają, że po te sceny chce się sięgnąć. Ale żeby wyjaśnić, jest to inna para kaloszy, nie tylko pod względem fabularnym, ale przede wszystkim pod względem technicznym, bo oglądając Romulusa, to ja się czułam tak, jak oglądając Nostromo. Jest to film, który bardzo mocno czerpie, również pod względem fabularnym, ale przede wszystkim właśnie technicznym z Nostromo. Mamy nawet takie lekkie ziarno na ekranie i w ogóle sposób, w jaki Fede Alvarez podszedł do tematu, bardzo, bardzo mocno przypomina taki hołd dla tego, co minione, dla tego, co było najważniejsze właśnie w serii o Obcym. I nie znajdziecie tutaj takich wymuskanych kadrów właśnie jak w Prometeuszu czy też w Przymierzu. One mają swój urok. Ja, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, bardzo lubię te dwa ostatnie filmy. Fabularne, no nie aż tak, ale właśnie w Romulusie w ogóle tego nie uświadczycie. To jest Nostromo, to jest klaustrofobia, to jest mroczny, ciężki klimat. Ciężki klimat dopełniony fantastyczną, po raz kolejny fantastyczną muzyką, muzyką,
która nastraja, która sprawia, że boimy się o tych bohaterów, nawet pomimo tego, i tu mój dysonans, jeden z kilku, że w sumie to miałam gdzieś tych bohaterów, nie wczułam się w ich historię, zresztą Fede Alvarez nie stara się jakoś wykreować ich historii, poza właściwie dwójką rodzeństwa dość nieoczekiwanego. I żeby jeszcze bardziej podkreślić to, że spodobał mi się ten film, muszę zauważyć, że chciałabym go już teraz obejrzeć po raz kolejny. I ze względu na kwestie tych smaczków, które sprawiają, że powstaje pomost właśnie pomiędzy Romulusem a tym, co było chronologicznie wcześniej, czyli Prometeuszem i Przymierzem, i ze względu na fantastyczne kwestie techniczne, światła, muzykę, czerwone blaski, naprawdę pięknie się to ogląda i Obcy i straszy, i Obcy też niesamowicie obrzydza, bo Obcy Romulus skręca bardzo, bardzo mocno w kierunku body horroru. No ale kurczę, to od samego początku widać, naprawdę bardzo mocno, że Fede Alvarez jest fanem serii i to takim diehard fanem serii, bo nie wiem, czy dobrze zauważyłam, ale wydaje mi się, że tak, że na pokładzie Romulusa znajdują się te same stacje do komunikacji, co są w grze o Obcym Alien Isolation. Tam były jako funkcje zapisu, no tutaj temu nie służą siłą rzeczy, ale wydaje mi się, że są odwzorowane, więc Fede Alvarez jest tak bardzo głęboko w lore i takie rzeczy tutaj przemyca i widać, że kocha tę serię, widać, że chce z niej wyciągnąć jak najwięcej i widać, że przede wszystkim zależało mu na tym, żeby to było z efektem wow, a nie żeby celowo tutaj dać jakiś swój odcisk, chociaż wydaje mi się, że tak po głębszym namyśle jednak jakiś odcisk tutaj jest, delikatny, to jest nadal bardzo bezpieczna gra, ale gra, która może rozwinąć się w coś bardzo ciekawego i jestem skłonna nawet powiedzieć, że może naprawić te fabularne skoki, fikołki, które powstały właśnie w Prometeuszu czy w Przymierzu. Bo wiecie, fabularnie to tutaj nie ma jakichś wielkich zaskoczeń. Właściwie to jest odtworzenie tego, co w pierwszej części, z jakimiś tam elementami drugiej, mniej trzeciej, ale Fede Alvarez jest niesamowicie samoświadomy, jeżeli chodzi właśnie o tę serię. Obraz i dźwięk to tworzy tę historię, nie warstwa stricte fabularna. I można powiedzieć, że Obcy Romulus to synteza tego, co najlepsze w Obcym, tego, co najlepsze było właśnie w tych trzech pierwszych częściach. No ale właśnie, fabularnie, z kronikarskiego obowiązku jest bardzo, bardzo prosto, bowiem przenosimy się do osady Weyland Yutani, do której nie dociera światło dzienne. Jest zero, słownie zero dni słonecznych, więc żyją w całkowitym mroku. I jest to nasz panel właśnie do budowy tej historii, bowiem w centrum wydarzeń znajduje się Rain i jej brat Andy. Ale Andy nie jest bratem z krwi i kości, to dosłownie, bo Andy jest syntetykiem, którego ojciec Rain znalazł i stwierdził, że go po prostu przygarnie. Andy nie funkcjonuje tak, jak powinien i to chyba dobrze, biorąc pod uwagę historię syntetyków w serii o Obcym. W każdym razie Rain i Andy bardzo dobrze się dogadują, mimo że przed śmiercią ojciec wygrał Andy'emu same ojcowskie żarty. No to mamy taki sucharowy wkład właśnie w tę produkcję. Jest to najciekawiej zarysowana relacja w całym tym filmie. Nie to, że jakoś wybitnie, ale dość wiarygodnie i też współgra z tytułem, bo mamy do czynienia z rodzeństwem, a tytuł walnie nawiązuje do właśnie mitologicznego rodzeństwa. Po raz kolejny skręcamy w kierunku mitologii. No i w tej całej ciemnej, bezkresnej, pozbawionej światła słonecznego beznadziei pojawia się delikatne światełko, chociaż to światełko to moim zdaniem od samego początku miga na czerwono ostrą barwą, bowiem właśnie nad tą osadą górniczą Weyland Yutani pojawia się statek. Statek sobie dryfuje, więc grupa nie nastolatków, ale powiedzmy młodych dorosłych decyduje się, że to jest ich szansa, to jest szansa, którą ktoś będzie musiał i tak wykorzystać, więc chcą się dostać do tego statku i wyruszyć w stronę słońca, ku lepszemu życiu. No i zastanówmy się, co tu może w ogóle pójść nie tak, gdy grupa takich żółtodziobów trafi na dryfujący, opuszczony statek, który tak do końca to nawet nie jest statkiem, ale nie będę w tej sekcji spoilerować. No i tak, Romulus to nie są same ochy i achy, to nie jest tak, że mi tu wszystko leży w tej produkcji. Kupiła mnie swoją samoświadomością, kupiła mnie tym, jak wygląda, kupiła mnie nawiązaniami do starych Obcych, ale to nie jest tak, że wszystko jest tutaj perfekcyjne, bo mój największy zarzut jest do tego, w jaki sposób wykreowani są bohaterowie, bo w relacje Andy'ego i Rain jeszcze można uwierzyć, jest dość płaska, nie jakaś bardzo wielka,
wielowymiarowa, ale w ciekawy sposób został zaprezentowany syntetyk jako część rodziny. Jeszcze syntetyk, który nie do końca dobrze działa, został przygarnięty i wgrana mu została dyrektywa, że ma opiekować się Rain. Ciekawie jest zaprezentowana ta relacja, nie powiem, naprawdę to mogło mnie trochę kupić i wpływa na moją ocenę tej produkcji, ale jeżeli chodzi o innych bohaterów, to na szczęście nie są mięsem armatnim, takim typowym, ale żeby oni mieli jakąś historię, no to też tego nie powiem, żeby oni byli jacyś potrzebni, no to też niekoniecznie, zresztą jeden z nich jest tak okrutnie irytujący, że tylko czekałam, aż ksenomorf go dopadnie. No niepotrzebne było to, że cały czas notorycznie podkreślał do swojej śmierci, która następuje dość szybko, że no nie lubi syntetyków, no on jest tu zbędny, on jest tylko po to, żeby skontaktować się z matką, żeby dostać się na statek. Ile razy można to powtarzać? Naprawdę nie było to aż tak potrzebne, żeby aż tak mocno to zarysować. No bo wiecie, okej, powiedz to raz, drugi, nawet trzeci, ale tyle razy, no to nie jest aż taki rozbudowany film, żeby aż tak często podkreślać i to sprawiało, że jego dialogi stawały się bardzo mocno monotematyczne. To, że większość bohaterów jest jednowymiarowa, nie boli jednak aż tak bardzo dzięki temu, w jaki sposób Fede Alvarez kreuje atmosferę i tym się gość tutaj ratuje. O rany, jak on się ratuje, bo on nie tylko ma ładne obrazki w tym filmie, bo to też było w Przymierzu i Prometeuszu, ale to wszystko jest integralną częścią tej historii. Nasi bohaterowie są w stanie ciągłego zagrożenia i naprawdę niektóre rozwiązania są tutaj sprytne. Nie spodziewałam się, że będą, nie spodziewałam się, że coś jeszcze w Obcym mnie może aż tak zaskoczyć, ale jednak te rozwiązania nie są mur, beton, logiczne fabularnie, ale są sprytne. I to jest moim zdaniem bardzo fajne, że właśnie tego sprytu Fede Alvarezowi nie można odmówić i to też wpływa na moją ocenę tej produkcji. To sprawiało, że ja się naprawdę bardzo dobrze bawiłam i nie wzdychałam, jak niektórzy na sali, dość głośno właśnie w czasie filmu. I to też jest tak, że bohaterowie muszą tutaj trochę pokminić, żeby znaleźć wyjście z sytuacji. Ja miałam wrażenie, że w ogóle nie mam tutaj żadnego wyjścia momentami, więc tutaj też bardzo duży plus za kreatywność. A kolejna kwestia jest taka, że Obcy faktycznie jest realnym zagrożeniem i nie wiemy, czy ktokolwiek wyjdzie z tego żywy. W sumie to się nie spodziewamy, żeby ktokolwiek wyszedł z tego żywy. Także naprawdę bardzo fajnie również pod tym względem. No i jak bohaterowie kminią, no to my również kminimy. I nie tylko rozwiązania stricte związane z ratunkiem, wyjściem z danej sytuacji, ale też jeżeli chodzi o zdanie, jakie mamy do niektórych bohaterów. Moje zdanie do syntetyka było zupełnie inne niż większości bohaterów i wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa gra, w jaką twórcy nas wciągają. Fajnie, że to się tutaj pojawia, że syntetyk po raz kolejny jest jedną z bardziej wielowymiarowych postaci. Kolejna rzecz, jaką kupił mnie Fede Alvarez, znowu kręci się trochę wokół kwestii stricte technicznych, ale tak nie do końca, bo wpływa na postrzeganie całego filmu i sprawia, że autentycznie momentami się bałam i skakałam na fotelu po prostu w momencie takich niewymuszonych jumpscare'ów. Zmierzam tutaj do tego, w jaki sposób wygląda ksenomorf. Wygląda po prostu fenomenalnie i chwała Fede Alvarezowi za to, że tutaj tego CGI to jest minimalnie. Był model ksenomorfa, model, który kurczę, wygląda tak, jakby został wyciągnięty z piwnicy Ridleya Scotta i służył właśnie w latach 70., schyłku lat 70. właśnie na planie Obcego pasażera Nostromo, ale jest bardzo dobrze odkurzony, ale tak nie do końca odkurzony, bo nie jest taki wyszlifowany, wymuskany, jak modele Obcych w Prometeuszu czy Przymierzu. Dlatego wielkie wow. I w ogóle to, jak się pojawia ksenomorf w pełnej krasie, naprawdę robi niesamowite wrażenie i światło, czerwone światła, muzyka, jakiś dym, super się to ogląda właśnie pod tym względem i mnie też to kupuje właśnie, że tego CGI to tutaj jest minimalnie, akurat w tej sferze, bo uwaga, uwaga, pojawia się kolejny dysonans. Nie rozumiem tej decyzji, ale decyzja jest spoilerowa, więc zostaliście ostrzeżeni. Ja jeszcze zaznaczę w opisie, gdzie te spoilery są, żeby nikt przez przypadek się na nie nie nadział. No bo chociaż nasz Obcy jest modelem Obcego i tego CGI to tutaj nie jest zbyt wiele, to jedna postać została wskrzeszona. Mowa tutaj o aktorze, zmarłym już aktorze Ianie Holmie, który wcielał się w rolę Asha. Tutaj Ash się nie pojawia, pojawia się Rook, który wygląda dokładnie jak Ash, został odtworzony. Co prawda w napisach pojawia się, że twarzy i głosu użyczył mu ktoś inny, przepraszam, w tym momencie nie pamiętam, napiszę kto to był, ale no wygląda
on po prostu jak Ian Holm i ewidentnie jakaś magia techniczna się tutaj zadziała. I ten Ash, znaczy róg, to on wywołuje u nas wrażenie Uncanny Valley, że czujemy ten dysonans, czujemy, że coś jest nie tak, czujemy, że to nie jest Ian Holm. I akurat ten element mi siadł. Siadł mi dlatego, bo uważam, że to jeszcze bardziej wzmaga ten niepokój. Sprawia, że czujemy, że tutaj grubo coś nie tak się dzieje. Więc akurat to spoko, okej, ale sama decyzja, no nie jestem pewna, czy to jest potrzebne, biorąc pod uwagę to, że to mógł być jakikolwiek inny syntetyk. Mógł być to Fassbender, mógł to być Bishop. Po prostu ktoś zupełnie inny. Rozumiem, że Fede Alvarez chciał wykreować most pomiędzy Nostromo a właśnie Romulusem. Chciał zaznaczyć, że to jest ta sama grupa syntetyków, tylko właśnie tak jak to miało miejsce w Przymierzu, że to nie jest dokładnie ten sam Walter David, tylko już podekspiony ten syntetyk. Więc tu jest ta sama bajka, więc nie do końca rozumiem, czemu akurat ma mieć twarz Iana Holma, ale no pomost pomostem, chcieli to mocniej zarysować fabularnie, przemycić taki easter egg. No powiedzmy, że ta decyzja może się obronić, chociaż mi nie do końca tutaj pasuje. No bo wiecie, macie czysty film. Znaczy, no nie to, że tutaj w ogóle nie ma CGI, ale jest tak bardzo mocno czysto. I nagle pojawia się hologram zmarłego aktora. Nie wiem, nie do końca mi to pasuje. Jestem w stanie to wytłumaczyć fabularnie i rozumiem pod tym względem, dlaczego to zostało zrobione, ale wydaje mi się, że na spokojnie można było to zrealizować zupełnie inaczej. Pozostańmy sobie jeszcze w sferze spoilerowej, bo mam jeszcze jeden ważny temat, który wydaje mi się, że wymaga omówienia. Zakończenie Obcego Romulusa, bo tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Rzeczy, które sprawiły, że mogę postawić gwiazdkę przy tym, że Fede Alvarez nie odciska swojego piętna. Bo odciska fabularnie pod względem body horroru, który jest tutaj naprawdę obrzydliwy, bowiem mamy do czynienia z narodzinami nowego obcego. Kay zdecydowała się wstrzyknąć sobie strzykawkę, którą Rook zaprezentował jako cudowne lekarstwo. No wypadało jeszcze, żeby czerwona kontrolka zaczęła migać przy tych zastrzykach, bo tak bardzo oczywiste to było, że to nie jest żadne cudowne lekarstwo. Zresztą na ekranie zostało nam to zaprezentowane, co się dzieje po czasie, gdy właśnie ta strzykawka, ta zawartość tej strzykawki jest strzyknięta szczurowi. On później po prostu eksplodował. Podobne rzeczy dzieją się z Kay. Kay, która jest aktualnie w ciąży i rodzi nowego obcego. Obcego, który przypomina bardzo mocno inżyniera właśnie z Prometeusza. I ja sobie wczoraj po seansie włączyłam ten początek Prometeusza. Jest tam ta czarna maść, która znajduje się w tych fiolkach właśnie w Romulusie. I w momencie, gdy ta czarna maść łączy się z DNA inżyniera, powstają ludzie. Tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie odwrotnym, ten proces jest odwrócony jakby, przynajmniej ja to tak interpretuję, że w momencie, gdy DNA człowieka łączy się z tą czarną mazią, to powstaje coś na kształt demonicznego inżyniera, tylko że to jest taki niedopracowany inżynier, przerażający. W ogóle ta scena porodu jest okropna. Okropnie mi się to oglądało, znaczy pod tym dobrym względem, że to jest tak bardzo obrzydliwe, że się nie spodziewałam, że coś takiego zadzieje się na ekranie, ale to niesamowicie działa. Bo wiecie, mamy jajo wypełnione kwasem, później rodzi się z tego dziecko, to dziecko rośnie szybciej niż jak na drożdżach. Naprawdę wow, coś paskudnego, ale coś, co sprawia, że ten film się wyróżnia. I dlatego wcześniej wspominałam o tym, że do Romulusa będę wracać. Nie wiem, czy jak do Nostromo, który to film oglądałam wielokrotnie, ale do Romulusa wydaje mi się, że mogę wracać znacznie częściej niż do Prometeusza czy też Przymierza. No ale to chyba nie jakieś wielkie osiągnięcie. Zmierzam jeszcze do tego, że w trakcie filmu pada hasło Prometeusz. W Romulusie pada to hasło. Właśnie pada z ust Rooka, który mówi, że to lekarstwo to jest prometejski ogień. No i z powodzeniem można to odnieść do mitologii, że właśnie zbawienie dla ludzkości, jeżeli chodzi o eksplorację kosmosu, podbój kosmosu, ale z drugiej strony na spokojnie można to odnieść właśnie do Prometeusza. No i właśnie, wspomniałam wcześniej, że mamy tutaj taki pomost pomiędzy Prometeuszem a Romulusem i pod względem właśnie tej kreacji niby inżyniera, zniekształconego inżyniera i pod względem tych usuniętych scen, bo właśnie w trakcie tych usuniętych scen David przekazuje te efekty swojego researchu ośrodkowi badawczemu Weyland Yutani. No bo trudno uwierzyć, że te badania na Romulusie i Remusie to tak po prostu od czapy się pojawiły. Wydaje mi
mi się, że musiał być jakiś bodziec. Wydaje mi się, że delikatnie jest tutaj zaakcentowane, że być może obcy Romulus jest w stanie naprawić to, co zostało popsute w Prometeuszu i Przymierzu. Tak mi się wydaje, że to jest taka delikatna sugestia, ale gdyby się okazało, że ludziom się podoba, no to można ją rozwinąć w większą ideę. No i jak dla mnie, bardzo spoko. Wydaje mi się, że jeżeli miałabym wycisnąć więcej z tego tematu, to musiałabym obcego Romulusa obejrzeć raz jeszcze, co z chęcią zrobię, ale pewnie dopiero wtedy, gdy pojawi się w serwisie Disney+, i wtedy spokojnie, klatka po klatce, będę sobie mogła to analizować, bo w tym filmie dzieje się naprawdę bardzo dużo, chociaż na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że Fede Alvarez to piętno tak delikatnie odciska, albo nawet wcale, że to jest tylko taka sugestia. Sugestia, z której coś więcej może się narodzić i być może Fassbender wróci po raz trzeci w serii o obcym i to zostanie wyprowadzone, bardzo na to liczę. Z jednej strony można powiedzieć, że Obcy Romulus to remake Nostromo, bo właściwie to, co się dzieje pod względem fabularnym, to kropka w kropkę to, co działo się w Nostromo. Z drugiej jednak strony ten odcisk Fede Alvareza jest zauważalny. Odcisk techniczny, odcisk muzyczny, odcisk fabularny, o tym mówiłam w sekcji spoilerowej i nie będę do tego nawiązywać już tutaj. W każdym razie zmierzam do tego, że po tym filmie dużo się o nim myśli. On zostaje w głowie nie tylko ze względu na to, jak wygląda, bo wygląda oszałamiająco, fantastycznie, naprawdę zrobił na mnie potężne wrażenie, ale dużo się myśli też o przyszłości serii o obcym, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobry kierunek po tym, co było w Prometeuszu i Przymierzu i bardzo liczę na to, że właśnie powstanie więcej takich projektów. Zresztą gdzieś tam w niedalekiej przyszłości ma powstać serial o obcym, więc wydaje mi się, że to też może być coś, na co warto będzie zwrócić uwagę. Dlatego ja po seansie Obcego Romulusa jestem naprawdę bardzo zadowolona i jeszcze długo będę o tym filmie myśleć. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania na temat tego filmu, czy już go widzieliście, czy planujecie oglądać, co myślicie o tych kwestiach, które poruszyłam w sekcji spoilerowej, tylko na początku komentarza zaznaczcie, że to spoiler, żeby nikomu nie popsuć zabawy, bo wydaje mi się, że w ten sposób to łatwo byłoby ją popsuć, a szkoda, bo to kawał kina. Kina, które ogląda się świetnie na dużym ekranie i do tego zachęcam. I będzie mi również bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zasubskrybujecie ten kanał. Dzięki bardzo za uwagę i do następnego.